Wczoraj była ostra jazda, nie? Czyli dyscyplinowanie Kościoła przez samego Boga. No, tam apostołowie się dołożyli, ale no, to Bóg zastosował już konsekwencje. No, można tu jeszcze zadać sobie pytanie, skąd apostoł wiedział, nie? Że on oszukał. No jakoś wiedział, nie? Zapewne no, trzeba założyć, że Bóg im to objawił, Bóg im to jakoś pokazał, nie? No, a teraz czytamy dalej od 12 do końca rozdziału, bo już później, nie do końca rozdziału, przepraszam, później jest znowu proces, nie? Apelacja 12-16. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana. Mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. No, mamy kolejny wgląd w życie takie codzienne jak gdyby Kościoła. Nie? Widać, że tu nie ma jakiegoś takiego jednorazowego wydarzenia, nie? Że tak jak tam zesłanie Ducha Świętego, czy jakiś proces, nie? Że coś tam się tego, tylko jest opisany jakiś dłuższy okres. Nie wiemy, jak długi ten okres tu jest. Nie? Możemy strzelać, ale wygląda to na co najmniej miesiące. Nie? Tak jak z narracji dziejów apostolskich, jakbyście no, przeczytali ten okres, nie? To tak bym odczytywał, że to powinno trwać, no, ten opis tutaj, no to jakieś parę tygodni, miesięcy, nie? Nie tam lat raczej, bo zaraz tu później będzie proces tego, przyspieszenie akcji, no ale że jest jakaś taka przerwa, żeby te rzeczy mogły się zadziać. Nie? Bo zobaczcie, bo tu ta wieść rozchodzi się do sąsiednich miast, tam znoszą i tak dalej, nie? Czyli to się nie dzieje wszystko jednego dnia, bo to są takie procesy społeczne dłużej zachodzące, bez fejsika, nie? I rozumiecie? Także szacuję, że ten opis trwa kilka tygodni, kilka miesięcy, tak gdzieś, nie? To co mamy. No i co tu mamy? Jakie elementy charakterystyczne życia tamtego pierwszego kościoła byście wyróżnili? Tak jak, że tylko apostołowie mieli możliwość uzdrowienia i tylko oni, i nikt inny. Tak, ewidentnie była ta szczególna rola apostołów, bo jest to podkreślone w 12 wersecie, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I później 15 werset, tak, że na ulicę wynoszono, no, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Nie? Widać, że apostołowie, a szczególnie apostoł Piotr, nie? Że wyróżniony jest apostoł Piotr jako największy zakres tych cudów miał, jego sława. Być może zakres był podobny, ale że on występował zawsze, wiecie, był najbardziej znany, nie? Najbardziej znany i rozpoznawany. Ale też może tak było, że jakoś tam więcej tych cudów działo się przez jego konkretnie ręce, choć właśnie, tak jakśmy zauważyli, ci apostołowie tu są wymienieni jako szczególni. Nie? No, można się zapytać, dlaczego Bóg tak, no, tu, że tak powiem, uwierzytelnia tych apostołów? Żeby było wiadomo, że
nauki Jezusa, bo to oni z nim przebywali, że to Tak, nie, żeby no, wskazać, my jesteśmy świadkami zmartwychwstania, oni podkreślają, myśmy byli z Jezusem, myśmy widzieli to, my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli, że oni świadczą o zmartwychwstaniu, oni mówią, a Bóg robi te cuda. To myślę, wow, no to dla ludzi, wiecie, my dzisiaj studiujemy historię, tam co powiedział taki śmaki historyk, jak to tam gra ze sobą, no a dla tych ludzi, no to było... Te cuda były potwierdzeniem prawdziwości tego, co mówią o zmartwychwstaniu. Jakiś jeszcze pomysł, dlaczego tych 12 ludzi tak szczególnie było no, przez Boga wyniesionych, wiecie, ich tam popularność, czy jak tam nazwać, autorytet był budowany w tym, no, no głównie tu chodziło o postronnych, nie? Czy nie było nowego testamentu, to jest taki punkt odniesienia i też liście do Efezjan, że Kościół zbudowany został na fundamencie apostołów. Widać, że to taki coś stałego, co no, punkt odniesienia, no. Tam. Początek start. Żeby ich ludzie słuchali, nie? Że oni byli świadkami zmartwychwstania, ale też żeby mieli autorytet przekazywania tego, co Bóg objawił. Nie? No jest jeszcze trzeci ten czynnik, zobaczcie, w tym procesie, któryśmy niedawno czytali, 13 werset. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, czyli nie mieli żadnego autorytetu. Nie? Po ludzku oni byli na samym dole drabiny społecznej. No i wiecie, że no, takich ludzi się nie słucha. Nie? Nie mają społecznego, że tak powiem, wielkiego autorytetu słuchaczy, posłuchu się im nie daje. No coś tam se tam gadają pod budką z piwem, nie? Coś na tym poziomie, nie? I Bóg musiał doprowadzić do tego, żeby ci postronni ludzie słuchali ich z uwagą. No to te cuda, których dokonywali, dla wielu ludzi były wystarczającym takim znakiem, żeby ich słuchać. No i rzeczywiście słuchali. Widać, że wielu interesownie, no bo tak jak dzisiaj, to i chorych wielu, chorób dużo, nie? No to ludzie chcieli być zdrowi, no toż tam i słuchali tych apostołów. No niech tam pogada, byle tam pomógł, nie? Tam na to, na tamto. Także no mamy to świadectwo zmartwychwstania, ten autorytet objawienia, że oni mają dać, oni są wybrani przez Jezusa, żeby pokazali, wytłumaczyli, na czym ma polegać ta misja ludzi Nowego Testamentu, no i żeby mieli właściwą, że tak powiem, renomę w świecie. Nie? To Bóg przez ich ręce dokonywał tych niezwykłych cudów. Później, jak na przykład widzimy list do Rzymian czy Koryntian, widzimy, że cudów też dokonują inni. Nie? To już nie jest tylko renoma samych apostołów, ale tu w Jerozolimie, w tym pierwszym kościele, no to widzimy eskalację cudów niezwykłą, skoncentrowaną na apostołach. Właśnie z tych powodów, może jeszcze by tam parę innych wymyśleć. No. Zobaczcie, że Kościół katolicki, żeby się ogrzać przy tym autorytecie apostołów, wymyślił, że biskupi katolicy są następcami apostołów. Nie? I oni tam chodzą tak ubrani z tymi takimi zawijaskami, kijami takimi, nie? Tam różne takie. Oczywiście w Biblii nie ma żadnej transformacji, nie ma czegoś takiego, że te zadania apostołów, nie? Bo tam było, że oni musieli chodzić z Jezusem od początku, być świadkami zmartwychwstania i być kanałem Jego objawienia, żeby stworzyć księgi Nowego Testamentu. Nie? To Jezus im obiecał i nie ma żadnej transmisji. Dzisiaj żaden biskup żadnej księgi nie dopisuje, nie? Nie mówiąc o tym, że nie był świadkiem zmartwychwstania, nie widział Jezusa osobiście i tak dalej, nie? Także to jest kłamstwo, to jest taka próba, taka utrzymywania ludzi w posłuszeństwie, nie mocą Słowa Bożego i
wzoru swojego życia, tak jak takie są cechy starszych, tylko właśnie mocą autorytetu nadanego przez instytucje. I tu trzeba to jasno pokazywać, że tu Bóg się do tych ludzi przyznawał, no a do biskupów katolickich się tak nie za bardzo przyznaje, mówiąc delikatnie. Nie? Czyli mamy znaki i cuda. To było pierwszym takim cechą tego kościoła. Nie? I to było wszystkim znane. No i teraz możemy od razu się zastanowić, że teraz kościół nie jest znany ze znaków i cudów. Nawet kościoły zielonoświątkowe nie za bardzo. Nie? Tu mamy kilka kościołów w Lublinie i tam jakoś ktoś tam z kataru został uzdrowiony. Nie? Bo ktoś tam kichał czy tam kaszlał i przestał. Nie? I to jest uzdrowienie według mnie. Oczywiście, że Bóg działa. Dzisiaj skraca choroby, daje lepsze gojenie. Niekiedy może i cudownie. Mieliśmy przecież takie przypadki. Ale to jest przypadek rzadki. Nie? Bóg tak może działać, niekiedy działa. Modlimy się, jak szczególnie ktoś ciężko jest chory. Ale przecież ludzie też i naturalnie zdrowieją i naturalnie też umierają. Nie? Także to nie jest ten czas apostolski. Nie? Jak podejść do jeża? Nie? Dlaczego wtedy, to jest ten argument zielonoświątkowców, no jak to? No tu wtedy się działy te znaki i cuda, no to i teraz muszą się dziać te znaki i cuda. Nie? Tak oczywiście będziemy dzisiaj po południu o tym więcej rozmawiać, ale tak rzucam tylko, żeby każdy z was tam się sam zmierzył z tym pytaniem. Macie jakąś odpowiedź? Dlaczego dzisiaj nie ma takiej obfitości znaków i cudów i tak dalej? No, jest opisany, mam dowód na to, że to się działo, a wtedy jeszcze tego po prostu jakoś Bóg musiał to rozstrzelić. Mhm. Tak, że jest świadectwo Biblii, że Bóg to może zrobić. I od czasu do czasu widzimy, że robi. Nie? To co prawda jest z Ewangelii, ale myślę, że to werset uniwersalny, że macie pisma i proroków, więc choćby kto z umarłych powstał, to i tak człowieka, który nie chce się nawrócić. To nic nie przekona. A. I też w listach jest, że Żydzi szukają znaków, Grecy mądrości, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Że jest coś takiego jak pogoń za znakami. I gdyby Kościół był znany jako rozpoznawcza cecha uzdrawiają, no to byśmy mieli kolejki ludzi, którzy przychodzą tylko po tego rodzaju pomoc i tyle. Owszem, to szczególnie podkreślają chrześcijanie, którzy gdzieś tam pojadą do Afryki i tak dalej, nie? Że tam tych cudów takich spektakularnych jest więcej. Ja to rozumiem i mogę to, znaczy to dość proste wytłumaczenie, no bo tam nie ma autorytetu Biblii. Nie? Tam ci ludzie właśnie tak podobnie jak ci Żydzi tam. No, czy to prawdę mówią ci biali sahibowie, czy nie? No to właśnie cudów dokonują. Nie? I wtedy wow, to co też Jaremczuk opowiadał, jak tam chcieli kupiec narożnie i się nie udało tym czarownikom. No cała wioska, wow, to tutaj musi być większa moc. Nie? No to jak jest taka okoliczność przyrody, no to może tak być, ale Bóg chce, żebyśmy ufali Jego Słowu, a nie Jego znakom. Nie? To jest jasny przekaz, nie dzięki widzeniu, ale przez wiarę idziemy. Oczywiście Bóg buduje naszą wiarę przez odpowiedzi na modlitwę też. Nie? I widzimy niekiedy różne dziwne rzeczy, znaki, cuda. Przecież z tym procesem mówimy, no kiedy on się zaczynał, to wcale nie wyglądało, że tu Polska się całkowicie przekręci, jeśli chodzi o miłość do Kościoła katolickiego. Nie. To teraz już Telewizja Polska musi chować logo swoje, nie? Jak wychodzi na ulicę. A jeszcze tak kiedyś nie było. Nie? Także. Dobra, co jeszcze widzimy? Bo tu moglibyśmy długo o tym rozmawiać.
co jeszcze widzimy, bo na razie dopiero parę zdań, znaczy parę słówśmy przeszli, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Czyli widać, że oprócz tego łamania chleba po domach, mieli też te duże spotkania. Nie jest napisane, kiedy się zgromadzali, ale chyba codziennie. Nie? Tak. Znaczy nie, że każdy musiał być codziennie, ale że te spotkania były codzienne. Nie? Tak się wydaje z wcześniejszej narracji, no ale już to nie jest takie istotne, choć widać, że no jest tu wszyscy jednomyślnie jednak jest, że potrzebujemy tego doświadczenia dużej wspólnoty i że to jest doświadczenie, którego potrzebujemy często. Nie? Że to jest jakieś, być może tu troszeczkę jest no, słabość naszego kościoła, projektu, że my rzadko dajemy to doświadczenie ludziom. Nie? Może za rzadko, nie wiem. No to tak tylko na razie gdybam. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Czyli jest to duże zgromadzenie i też jest tam właśnie ten duch jednomyślności. To jest tu, zobaczcie, znowu podkreślone. Ciekawy jest werset 13. Z postronnych jednak nikt się nie ośmielał do nich przyłączyć. Mieli ich w wielkim szacunku, nie? Wiedzieli, że tam się dzieją różne dobre, niezwykłe rzeczy, ale bali się przyłączyć. To jest dobry znak, nie? Znaczy w tym sensie, że Kościół w jakiś sposób się odróżniał od reszty świata. Nie? Też można by długo nad tym mówić. Nie, formuła nasza dzisiaj to jest takie tylko dotknięcie tematu. Ale tego my staramy się przestrzegać, że na przykład są spotkania Kościoła zamknięte, nie? Że tylko wierzący mają wstęp na te spotkania, czy na te transmisje trochę, niekiedy to robimy, bo są takie nurty w chrześcijaństwie, że po prostu Kościół jest cały czas otwarty i może wchodzić kto chce na te spotkania, ale co się wtedy dzieje na tych spotkaniach? Nie ma po pierwsze jedności, nie? No bo może wejść każdy, nie? Czyli nie wiesz, kto to jest, nie? Co jeszcze? Logowie Agenki, Logowie Wolności, aby... To ta. No ale powiedzmy, że to jest takie spotkanie, że tam jeden mówi, reszta słucha, no to oni tam niewiele mogą zdziałać, nie? Ale co się dzieje z Kościołem wtedy? Cały czas jest ewangelizacja. Cały czas jest ewangelizacja. No bo oni zakładają, że przyszli nowi ludzie. No to trzeba ewangelizować. Jeśli są nowi ludzie, nie można mówić o trudnych rzeczach, bo i tak nie zrozumieją, jeszcze się zgorszą. Nie? Czyli jest ciągle ewangelizacja w kościele, a nauka jest na poziomie mleka. Proste, podstawowe rzeczy. Żadnej zaawansowanej nauki biblijnej. Nie? I tak wyglądają te kościoły. Nie? Także to jest... To tak to wygląda niestety. Nie? Jeśli się otworzy kościół i może przyjść każdy. Nie? Mówimy, nie każdy. To jest spotkanie dla wierzących. Jak robimy ewangelizację, a wtedy może przyjść każdy. Ale to jest spotkanie dla wierzących. I tu zobaczcie, też jest ten wzór, że nikt z postronnych nie... bał się przyłączyć do nich. Prawdopodobnie też o tym Ananiaszu i Safirze, no wiecie, to jest bliski kontekst, to oni wiedzieli, słuchaj, to już lepiej tam, no to może się źle skończyć, nie? Ale rzeczywiście wielu ludzi z naszego środowiska przecież takie świadectwa składa, że nawróciłem się do Jezusa. Myślałem, że moje życie się teraz potoczy jak tam, wiecie, po płatkach róży, nie? A to dopiero potem zacząłem doświadczać największych jakichś tam przeciwności, klęsk i tak dalej. I Bóg mnie nauczył, że potrzebuję Kościoła. No dobra, wchodzisz w przymierze z Bogiem, no to
to on cię poważnie teraz traktuje, nie? No, jak dziecko swoje, czy jak syna, nie? Czyli wychowuje cię, nie? To list do Rzymian jasno o tym mówi. Nikt cię nie śmiał do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Nie? To jest ważne, żeby Kościół w społeczeństwie miał dobre, jakby to powiedzieć, dobrą reputację. Nie? I tu oczywiście no, moralność ludzi w Kościele musi być wysoka, ale też ci ludzie muszą robić coś dobrego dla społeczności. Nie? To jest jakaś oczywista rzecz. Nie? I tu ostatnie nasze takie odkrycia, że rzeczywiście tę działalność charytatywną myśmy zaniedbali. Nie? No bo wiecie, w kółku ewangelizacja, nauczanie, telewizja, no to tu mało jest miejsca na działanie charytatywne. Ale wojna to wymusiła, że nagle nas zaproszono, wciągnięto do działalności charytatywnej, gdzie myśmy się tam nie pchali nigdy, nie? No a teraz jeszcze Bóg dał tego Mikołaja, to on nas już całkiem wciąga w to i dobrze, i bardzo dobrze, nie? Tu właśnie Magda, nie? Takie fajne świadectwo mówiła, że to tam ile, 12 czy jakoś tak było osób objętych tym programem, no i jedna odpowiedziała, tak, że bardzo chce z nami ten kontakt, nie? Chociaż to był taki kontakt bardzo krótki, proszę tam wszystkiego najlepszego, cieszymy się, że możemy tam pani pomóc, czy panu, nie? To jednak, zobaczcie, też jest taki owoc w postaci głębszych jakichś chęci rozmów. Czyli dotarliśmy przez taką akcję też do, jak to się mówi, jeszcze jednego, nie? Z Ewangelią. Stąd w tym roku chciałbym, żeby ta pomoc humanitarna, znaczy tak wiecie, charytatywna, nie? To pomaganie środowisku, w którym żyjemy, no było większym komponentem naszej działalności, czyli żeby też to było widać i żebyśmy z tego byli tam po trochu znani. Nie? Tam wśród Ukraińców to w miarę jesteśmy, ale wśród Polaków też, żebyśmy byli. Nie? 14 werset, zobaczcie. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana mnóstwo mężczyzn i kobiet. Nie? Tak. Także ten aspekt ewangelizacyjny jest jakiś dynamiczny w tym pierwszym kościele. Nie? Wiadomo, że nie uzyskamy zapewne aż takiej dynamiki, jaką ten pierwszy kościół, no bo to Jezus przygotowywał 3 lata, Bóg Ojciec przygotowywał tam ten naród ile z 1000 lat, czy ile, nie? Ponad przez proroków, nie? Tam od Abrahama, Abraham to ile gdzieś, 900 rok, tak? Około, czy wcześniej trochę. To tam pamięta na osi czasu. Ale to tak mniej więcej co 1000 lat tam. No, także. Wiadomo, że tam ta dynamika jest największa, nie? Ale jeśli nie ma nowych ludzi przez jakiś dłuższy czas i nie jest to taki czas, no, na przykład jak epidemia, że tam zamknięci wszyscy i tak dalej, no to to jest coś. Trzeba wtedy audyt w kościele przeprowadzić, nie? Że coś jest nie tak z naszym życiem, jeśli nie ma tych owoców w postaci nowych, nawróconych. I być może się o to nie modlimy, być może tam nie mamy serca do ewangelizacji, być może jest jakiś grzech wśród nas, czy takie zeświadczenie, wiecie, taki okres mniejszej gorliwości. Może nasze metody są fase, nie? Że może właśnie zaniedbujemy któregoś elementu życia Kościoła, tak jak właśnie mówiłem o tej charytatywności, nie? I dlatego ludzie to źle postrzegają. No coś jest nie tak, trzeba szukać, zmieniać, nie? Tak jak teraz te rolki robimy, nie? Żeby do młodego pokolenia, no i coś tam się ruszyło, nie? Coś już będzie i także no, oznaką zdrowego kościoła jest to, że on ewangelizuje i przyciąga nowych ludzi. Oczywiście są takie okresy, gdzie Bóg otwiera drzwi, to wtedy będzie dużo, nie? I kościół powinien szukać tych otwartych drzwi, czy na miejscu, bo to różne sektory społeczne mogą akurat być bardziej otwarte,
czy rejony nawet Polski, czy też powinien wtedy szukać misyjnie bardziej. Nie? To znaczy, że już ten rejon jest w miarę nasycony, Kościół jest ustabilizowany, wtedy powinien szukać misyjnego zacięcia. Nie? Tośmy tłumaczyli na przykład tym amerykańskim chrześcijanom, że oni mają tam z Afryki, stąd, stamtąd, ale centrum historii jest teraz tu, Polska i Ukraina. To pomyślcie, żeby tu zebrać owoc. Nie? Zrozumieją? Nie zrozumieją? Zobaczymy. Ale, że przybywało codziennie. No to o tych cudach to jużśmy mówili. Z okolicznych miast wszyscy zostawali uzdrowieni. Nie? To widać, że nawet jeśli dzieją się w jakichś tych społecznościach te cuda, to one nie mają tego zakresu dziejów apostolskich. Nie? Tam gdzieś się coś wydarzy i z tego się robi wielkie halo, a tutaj to było, że wszyscy. Nie? Że to był taki znak rozpoznawczy Kościoła Jezusa Chrystusa czasów apostolskich, nie? To właśnie to przypieczętowanie ich roli, że każdy, kto się do nich zwrócił z tą sprawą, no to doznawał uzdrowienia. Tak jak powiedziałem, dzisiaj tego nie mamy, ale jakiś taki światło, kierunek jest w tym, co Paweł mówi w liście do Koryntian, tam gdzie mniej więcej jesteśmy teraz, że te znaki i cuda przeminą, ale miłość nie przeminie. I wtedy oni widzieli znaki i cuda, jedność i miłość. Nie? A dzisiaj mają widzieć, kiedy przyjdą do kościoła, jedność i miłość. Znaki i cuda nie są konieczne, bo już jest Biblia. Ale jeśli jest ten znak miłości i jedności, to ludzie już rozumieją, że to jest coś niezwykłego, że to jest działanie Boga. Działanie najpierw rozpoznają jakieś niewyjaśnione albo nadprzyrodzone, nie? A potem coraz więcej z nich dochodzi do poznania, że to jest dzieło Boga, a jak go poznać? Przez Jezusa Chrystusa. Nie? Także dzisiaj nie jesteśmy na gorszej pozycji. Nie? Znaków i cudów nie rozdajemy, ale miłość możemy wszystkim okazywać, możemy też demonstrować miłość braterską i jedność, jaką mamy w Kościele dzięki Chrystusowi.